Panie redaktorze, na początek proszę o zidentyfikowanie autora cytatu i rozwinięcie myśli. Profesorze, daj nam pożyć, żeby wyjąć, trzeba włożyć. A co, nie podoba się panu ten cytat? Jest doskonały. No to się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będzie na stałe wisiał na naszej trybunie na Krakowie i że zobaczy go nawet sam pan profesor Filipiak. Panie profesor, redaktorze, czy to wołanie o transfery to też już pana takie zniecierpliwienie, że faktycznie Krakowia nasza no, słabo się prezentowała tej jesieni? Ale mój Boże, jakie zniecierpliwienie. Ja nie wołam o transfery, ja wołam o dobre transfery, przemyślane transfery, układane no, długo, długo przed okienkiem transferowym i z pełną znajomością, przynajmniej dużą znajomością rynku. Wiemy, kogo nam trzeba, prawda? W tej chwili wiemy, że trzeba nam zawodnika, który potrafi strzelać, wiemy, że trzeba zawodników, którzy nam nagrają piłeczkę do środka pod bramkę i mając coś takiego będziemy tego szukać, ale nie w styczniu, tylko w październiku, czy nawet wcześniej, we wrześniu. No to jest chyba do zrobienia, no ale u nas się tak według mojego rozeznania, śledząc wyniki tych zakupów, to raczej tego nie robi. No więc życzmy sobie udanych transferów po prostu w tym nowym okienku i w ogóle transferów, które będą nam procentowały cały rok, no bo na litość boską, no jakżeż, ileż to mamy czekać? Przywołał pan pana profesora Filipiaka, którego i pan i ja ogromnie szanujemy. Natomiast i pan profesor sam mówił na początku tej jesiennej rundy, że odwołując się na Pismo Święte i Biblię, że po 7 latach chudych przychodzi 7 lat tłustych i że ten rok będzie tłusty. No może na to nie liczmy, ale taki z omaską, żeby był, prawda, niekoniecznie postny tak do końca tej rundy wiosennej. Panie redaktorze, walczyliśmy o piłkarzy w okienku transferowym letnim. Udało się. Przyszedł Niedzielan, przed Kalon po walkach, przed Van der Biesen. Tymczasem oni zawiedli. Nikt nie liczył na jakiegoś Czecha. Jan Hoszek to chyba najlepszy transfer. Ja nie wiem. Jest to dla mnie, znaczy, no, trudno było kiedykolwiek, prędzej by mi język przyszedł do podniebienia, niż bym powiedział, że transfer Niedzielana, którego znałem, prawda, bo go oglądam, ciągle oglądałem w Koronie, że to będzie takie złe. No trudno wyobrazić sobie, był lepszy zakup niż zakup wicekróla strzelców, a Niedzielan strzelił jedną bramkę. Dlaczego? Ja nie wiem. Ja podejrzewam, że pan też nie wie. A ja chyba wiem. Po prostu nie miał środkowego pomocnika, który by mu te piłki posyłał. No to też prawda, no ale na litość boską, ileż tych spotkań było? 15 i 15 spotkaniach Niedzielan no nie we wszystkich grał, ale chyba w 12 grał. To przez 12 spotkań nikt mu nie mógł nagrać dobrej piłki? Nie, to jest coś niesamowitego. Są zawodnicy tacy, których, jak to się mówi, piłeczka sama szuka. Tym bardziej, że narzeka na ten brak długich podań, prawda, na pole karne, czy gdzieś tam, nie tylko Niedzielan, prawda, ale i inni ci, którzy powinni strzelać bramki, czy Suworow, prawda, czy Van der Biesen. No na Boga, no ale... No to trzeba znaleźć takich, którzy będą podawać, prawda, te piłki, wrzucać. No takich Klichów, którego pozbyliśmy się, no bo byśmy się pozbyli. No wiadomo, co on teraz robi, nic nie robi praktycznie. Znaczy oczywiście, że trud trenuje i podejrzewam ciężko, ale nie widać. Jego gwiazda powolutku gaśnie, co nie znaczy, że się nie odrodzi, bo przecież tak zdolnego zawodnika to się rzadko można spotkać. Panie redaktorze, pan jak mało kto kocha i zna się na Krakowie, więc z czego wynikają te obecne problemy związane z polityką transferową? To jest jakaś nieumiejętność? Profesor słucha złych doradców? No bo co okienko transferowe to są niewypały, no powiedzmy to szczerze. No. Nie wiem, moja znajomość realiów sytuacji panującej w klubie zarządzie jest za mała, żebym miał prawo do zabierania głosu, ale na pewno nie jest ona taka, jaka być powinna. O, tyle sobie możemy powiedzieć. No więc trzeba ją zmienić. Jak? No, jest zarząd, jest prezes. Niech nad tym myślą. Ja jako skromny kibic oczekuję i mam prawo oczekiwać tylko efektów. No, na litość boską, jak długo to może być. No, nie wiem. Po zeszłym sezonie chyba pan nie przypuszczał, że historia się powtórzy, że znowu na jesieni będziemy na dole tabeli. Ależ skądże? Nigdy. Ja byłem przekonany, że no powiedzmy sobie z tą sferą pucharową, no może nie do końca, gdzieś się tam otrzymy, ale żeby mieć takie kłopoty, przedostatnie miejsce, wcześniej prawie cały czas ostatnie, nigdy bym nie przypuszczał. No, ale widocznie taka już nasza dola pasów, prawda? Jedni Wisłę ukochani, sukcesy bogatą, ci Krakowi serce dali na dole garbatą. Chyba ani pan, ani nikt z naszych widzów się nie zmieni do końca życia. Prawdopodobnie tak jest, ale panie redaktorze, wróćmy jeszcze do tej przyszłości. Kto najbardziej pana zaskoczył in plus tej naszej Krakowi, jak to rozczarował?
No zaskoczeń takich, ci, którzy mnie zaskoczyli, prawda, nie było. No, bardzo rozczarowała mnie bardzo nierówna forma naszego Sajdiego. Rozczarował mnie szereg nieudanych interwencji Kaczmarka w drugiej, pod koniec drugiej kolejki. Nie zawsze grał tak, jak kiedyś. A w ogóle no, ta drużyna no, nie grała takiej piłki, jaką by człowiek chciał oglądać. A byłem pewny, że już po tych zmianach, takich zmianach, które miały miejsce na wiosnę, kiedyśmy się utrzymali w lidze, że drużyna pod wodzą Szatałowa rzeczywiście zacznie krać tak, jakbyśmy chcieli taką piłkę bardziej radosną. Ja nie wiem dlaczego, może pan się ze mną nie zgodzi, ale styl gry tej drużyny, ja mówię o wiosennej rundzie, przypominał mi jakąś radością, optymizmem, stylem gry, to co się działo, kiedy przyszedł do nas jeszcze stawowy, prawda, przyprowadził tych 7 wspaniałych z Proszowic 7 lat temu i to była właśnie ta gra, którą ja bym chciał oglądać. Nie do końca doskonała, ale przecież oni chcieli grać, pokazywali, że chcą grać, pokazywali jakieś swoje emocjonalne zaangażowanie w tę pracę, którą wykonują. I tak było już, że tak powiem, w pierwszym okresie Szatołowa u nas, a potem przyszło te zmiany. Ile tych zmian było? 12, 15? No jakoś to wszystko siadło i nie mógł. Ale ja wierzę, że pasie co się uda, to posklejać. Tak, miałem przyjemność rozmawiać kilka razy z panem Pasieką, widziałem to, co się dzieje na boisku i to upoważnia moim zdaniem do optymizmu. Złapał kontakt z drużyną. To już nie jest to, co było powiedzmy sobie 4 czy 5, 6 kolejek temu. Szczególnie, że może nie gramy efektownie, ale jednak wygrana z Wisłą, remis na Łazienkowskiej, no to są dobre wyniki, no umówmy się. No oczywiście, to jest coś, zwłaszcza zwycięstwo w derbach. Po pierwsze u siebie od 28 lat, no to było coś, co rzeczywiście musi nastrajać optymistycznie. Zresztą te zwycięstwo w derbach to poniekąd i moja zasługa, dlatego że ja wiedziałem, że na zamku w Austerlitz pod Brnem, w sali, w której kiedyś gościł Napoleon, jest takie lustro duże. Jak się do tego lustra zacznie wrzeszczeć swoje życzenia, ale trzeba ryczeć tak, że cały zamek słyszy, to życzenie się do wieczora spełni. I w dzień derbu w koło południa ja ryknąłem do tego lustra. Kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, sprawdź, żebyśmy dzisiaj wygrali derby. No i co? I wygraliśmy. Panie redaktorze, czego Leszek Mazan życzy sobie w 2012 roku? No wie pan, jest w Krakowie, był redaktor naczelny Przekroju, Mieczysław Czuma, świetny dziennikarz, poeta, tylko kiedy jeszcze był dzieckiem na zwierzyńcu, w jego procesie dydaktycznym doszło do pewnej dewiacji. Ktoś nie dopilnował i hop! Proszę sobie wyobrazić, Czuma ulokował serce po tej niesłusznej prawej stronie błoń i tak to serce tam trzyma, jest zagorzałym wiślakiem. To nie zmienia faktu, że napisał najpiękniejszą pastorałkę o Krakowie, jaką ja znam. Zaczyna się od słów, to się śpiewa mości gospodarzu, domowy szafarzu, talalalalala. Pytał się Pan Jezus jako małe dziecię, gdzie tu jest najlepiej na tym Bożym świecie? Słyszy z nieba słowa, idź ty do Krakowa, hej, kolęda, kolęda. No i przyszedł Pan Jezus do Krakowa, oprzedł całe pulsie, cały zwierzyniec, tańczył z lajkonikiem, łaził po rynku. I taka ta piosenka, pastorałka jest od początku do końca śliczna. Ale ja bez wiedzy Czumy dopisałem jeszcze ostatnią zwrotkę do tego. On by nigdy nie napisał, prędzej by mu ręka uschła. Taki jest. A ja dopisałem, że... A potem Pan Jezus z aniołami swemi poszedł se obejrzeć noworoczny trening. I w szalik odziany wołał, pasy pany, hej, kolęda, kolęda. No i ja życzę spełnienia tego krzyku małego Jezuska. Czyli musimy się utrzymać, krótko mówiąc. Pewno.